Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnej debacie organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, prowadzony przez Fundację Jagiellońską. Moim i Państwa gościem są pan Marcin Pasierbski, politolog od wielu lat związany z organizacjami pozarządowymi, doktorat na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się myślą polityczną ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad technologią. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A także pan Bartosz Wielgo, ekonomista, specjalizuje się w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. W obszarze jego zainteresowań są m.in. procesy inwestycyjne oraz budowanie relacji biznesowych na poziomie międzynarodowym. Posiada doświadczenie w projektach Private Equality, Public Affairs i inwestycjach infrastrukturalnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo miło uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Tradycyjnie formuła naszego spotkania opiera się na konkursie, na najciekawszy komentarz oraz komentarz, który będzie cieszył się największą liczbą polubień. Do wygrania jest taka oto czekolada Trimarium, czekolada mleczna z dodatkiem kandyzowanych płatków róży i 23-karatowego jadalnego złota, więc myślę, że bardzo ciekawa nagroda, a także publikacja na temat Partnerstwa Wschodniego przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do aktywności podczas dzisiejszego spotkania. Będą te pytania właśnie tutaj naszym prelegentom dzisiaj na bieżąco zadawane, ale zanim do tego przejdziemy, to pierwsze pytanie. Czym jest w ogóle marka narodowa i czy państwo może być marką? Oddaję głos może panu Marcinowi. Dziękuję bardzo. Tak, jeśli chodzi o pytanie, czy państwo może być marką i co to w ogóle znaczy, czym marka jest, od tego wyjdźmy, od definicji, też tej definicji, którą przyjęliśmy sobie w raporcie. Za markę uważa się nazwę, symbol, termin, znak graficzny lub ich kombinację stworzoną w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych. No to jest taka definicja z zakresu marketingu zarządzania. I teraz pytanie, jak ją ulokować, tę definicję, czy to rozumienie marki w takiej perspektywie właśnie państwowej. No, marka kojarzy nam się, i zresztą bardzo słusznie, z działalnością rynkową, prawda? Z jakąś grą, relacją między przedsiębiorstwami. No ale można powiedzieć, że w toku różnych zmian o charakterze społeczno-ekonomiczno-kulturowych, to pojęcie marki przedryfowało nam z szeroko rozumianego biznesu także do tej gry czy relacji międzypaństwowych. Można powiedzieć, że znaczy marka jest w ogóle takim bardzo, bym powiedział, poręcznym terminem. Myślę, że można ją też potraktować jako swego rodzaju metaforę państwa. Oczywiście pewnym zawężającym rozumienie państwa znaczeniu, ale no też musimy stwierdzić, że państwo zawsze jakąś markę ma, czy nam się to podoba, czy nie. No, chociażby pierwsze z brzegu, jak pomyślimy sobie o tym, z czym nam się kojarzą Niemcy, no to myślimy, nie wiem, niemiecka precyzja chociażby, prawda? Z czego to się bierze? Ano z tego, że poprzez różnego rodzaju wytwory kulturowe, cywilizacyjne, prawda, czyli przemysłowe, no tego rodzaju percepcja do nas dociera. Czyli to jest jakiś ogół skojarzeń, który mamy z danym państwem czy z danym narodem. Polacy też się jakoś kojarzą w tej przestrzeni międzynarodowej. Jak powiemy Polacy i będziemy rozmawiali z cudzoziemcami, no to różne skojarzenia się pojawią, zarówno takie, które nam się będą podobały, jak też takie, które być może nam się nie będą podobały. Innymi słowy, jest już jakaś rzeczywistość zastana, jakoś nas ludzie, obcokrajowcy postrzegają i musimy się z tym pogodzić, że tak jest. Ale to nie znaczy, że nie możemy w tej przestrzeni, no, kreować tego, jakbyśmy chcieli, żeby nas postrzegano, prawda? Czyli jedna rzecz to jest ten element zastany, a druga to jest element plastyczny, który podlega
no, jakichś tutaj tak powiem, manipulacją, zmianą takiej pracy twórczej, która będzie polegała na tym, że będą nas postrzegali tak, jakbyśmy chcieli. No i tutaj trzeba zaangażować cały zespół różnych aktywności, instytucji państwowych i tak dalej, które będą działały w ramach przyjętej strategii i no, powodowały ostatecznie, że będziemy postrzegani tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. To tak w skrócie, teoretycznie ten temat oczywiście można jeszcze rozwijać, no ale tak bym wskazał, że do tego się to sprowadza. Dziękuję. Proszę teraz o uzupełnienie pana Bartosza Wielgo. Myślę, że takim zasadniczym punktem, który mógłby uzupełnić wypowiedź Marcina, jest to, że branding powinien mieć jasno sprecyzowane cele. Więc z jednej strony mamy markę, która jest jakby zbiorem bardzo różnorodnych postrzegań na wielu poziomach, czy to w sferze społecznej, gospodarczej, politycznej, a z drugiej strony mamy państwo, które może do każdej z tych grup przypisać jakieś agendy i cele do zrealizowania. I to jest taki wyróżnik. Potem oczywiście trzeba przeprowadzić skuteczną egzekucję tych celów, stworzyć odpowiednią strategię, bo na koniec to jest takie działanie sprzężone, czyli to temu państwu powinno zależeć na tym, żeby jego obywatele, jego gospodarka, jego polityka była skuteczna, więc od tego, jakie przyjmiemy założenia i w jaki sposób będziemy je egzekwować, od tego zależą rezultaty brandingu. Dziękuję. A jakie według panów funkcjonują modele brandingu państwa? Jakie by państwo wyróżnili modele? Może tym razem od pana Bartosza. Takim najpopularniejszym jest model stworzony przez Simona Anholta. Jego można uważać za głównego twórcę naukowej sfery brandingu. I w jego heksagonie można wyróżnić sześć obszarów, które składają się na branding, wizerunek państwa, i one odnoszą się na takie, można je podzielić na trzy takie zasadnicze bloki, czyli gospodarka, polityka i społeczeństwo czy kultura. I w takim stylu ujęte jest większość innych modeli. One są częściowo zbieżne, częściowo mają jakieś elementy wyróżniające, ale to są takie zasadnicze nurty przewijające się w większości modeli. Dziękuję. Czy pan Marcin chce uzupełnić tę wypowiedź? Nie, to znaczy, jeśli chodzi o same modele, to najlepiej jest to sobie zobaczyć też w takim rozbiciu graficznym, którym pokazujemy w raporcie, bo to wtedy na pewno lepiej, że tak powiem, jest przyswajalne niż w takiej warstwie słownej. Także właśnie zachęcamy, żeby sobie do tego zerknąć, bo tam jest to wszystko w ramach tych modeli ładnie ustrukturyzowane i można sobie tę skomplikowaną rzeczywistość po prostu jakoś uporządkować. Dobrze, ja właśnie w tym miejscu też zapomniałem o tym powiedzieć na samym początku. Zachęcam wszystkich odbiorców do przeczytania i pobrania bezpłatnie raportu właśnie autorstwa tutaj pana Bartosza i pana Marcina, który jest dostępny na
stronie internetowej Instytutu Nowej Europy. A przechodząc do kolejnych pytań, w jakich obszarach rozwijana jest koncepcja brandingu państwa? Może tutaj przyjmiemy taką formułę, że po prostu na zmianę będą panowie odpowiadać na te pytania. Dobrze, oczywiście. Więc są takie trzy główne obszary, o których zresztą piszemy w raporcie. Jest to obszar gospodarczy, polityczny i kulturowy, przy czym musimy pamiętać, że ta klasyfikacja no, jest przyjęta dla takich celów no właśnie dydaktycznych, dla celów porządkujących, prawda? Natomiast no, musimy mieć świadomość, że to są obszary, które funkcjonują we wzajemnych sprzężeniach i nie da się w sposób czysty ich od siebie odseparować, prawda? Rzeczywistość jest skomplikowana i w związku z tym one zakresowo na siebie nachodzą. No prosty przykład, prawda? Czy kwestie polityczno-kulturalne mogą wpłynąć na kwestie inwestycyjne? No oczywiście tak, prawda? Więc to jest takie zastrzeżenie. Natomiast oczywiście to są trzy główne obszary, to znaczy gospodarka, tak jak powiedziałem, polityka i kultura. Polityka i kultura to jest bardziej sfera tak zwanej soft power, no natomiast gospodarka to są inwestycje zagraniczne, to jest budowanie przewag konkurencyjnych, to są te wszystkie kwestie, które są związane po prostu z działalnością o charakterze no właśnie finansowo-inwestycyjnym, takie nazwijmy, czy ekonomicznym. No to tak w skrócie tyle. Dobrze, a jakie zasady towarzyszą przy tworzeniu brandingu państwa? Główną zasadą jest to, by mieć dobrze określone cele, adekwatne też do możliwości danego państwa. Przecież nikt nie oczekiwałby od na przykład Australii, żeby budowała swój wizerunek na jakichś sportach zimowych, czy w przypadku krajów azjatyckich, to naturalnie nasuwa się skojarzenie z jedzeniem, z jakimiś takimi marketami, więc trzeba dobrze rozpoznać swoje przewagi, stworzenie spójnej i kompleksowej wizji to podstawa. Następnie trzeba to ustrukturyzować, wyznaczyć sobie jakieś cele główne, cele długoterminowe, cele krótkoterminowe, określić, czy sprzyjają nam jakieś zewnętrzne trendy, czy widzimy jakieś zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na naszą strategię. No, kolejnym elementem jest jej budowa, czyli określenie, jak zrealizować dane cele, jakie środki można alokować w dane miejsca, w dany czas, czym można się posłużyć. Jak też mitygować ryzyka, jak przeciwdziałać niekorzystnym zdarzeniom. No i na koniec jest ten najtrudniejszy element, czyli egzekucja strategii, czyli zaangażowanie środków finansowych i też ludzi do tego, żeby ta strategia faktycznie przyniosła oczekiwane rezultaty. To myślę są cztery główne punkty. No, trzeba to trochę potraktować jak taki projekt biznesowy, gdzie ma się określone kamienie milowe, ma się zespół, który jest w stanie dowieść projekt do końca, kolokwialnie mówiąc.
Porozmawialiśmy troszeczkę o ogólnej koncepcji brandingu, jak to wygląda. Może teraz przejdźmy do koncepcji konkretnie jednego kraju, brandingu jednego państwa, mianowicie naszej ojczyzny, a więc Polski. Jak wygląda zagadnienie brandingu Polski w teorii? Dobrze, że pan dodał ten element, jak wygląda w teorii, bo faktycznie my w naszym raporcie skupiamy się na tym aspekcie formalno-instytucjonalnym czy normatywnym. Nie analizujemy, jak to wygląda w praktyce, bo taka analiza byłaby bardzo złożona. Ona by wymagała też pewnej wiedzy, bym powiedział, od wewnątrz. No, to w każdym razie byłoby przedmiotem innego raportu. Natomiast my dokonaliśmy takiego syntetycznego zestawienia głównych dokumentów, czy dokumentów o charakterze strategicznym, które zostały wypracowane przez różne instytucje państwowe w takich interdyscyplinarnych zespołach. No i możemy wyróżnić sobie 6 takich głównych dokumentów, które programują nam strategię w zakresie brandingu. To jest po pierwsze strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To jest taki dokument, no można powiedzieć, no najbardziej strategiczny, który właśnie formułuje długofalową strategię państwa polskiego w bardzo wielu różnych obszarach. I tam między innymi mamy pewne dyrektywy, które dotyczą właśnie kwestii o charakterze promocyjnym na zagranicę. Mamy tam informacje w zakresie, czy pewne wytyczne w zakresie promocji kultury, turystyki, eksportu, inwestycji, a także bezpośrednich inwestycji zagranicznych. No i do każdego z tych elementów są dopasowane pewne narzędzia, przy czym ponieważ ten dokument jest, no, jakby dotyczy bardzo wielu sfer, to tych spraw się jakoś tam zasadniczo nie pogłębia. Elementy te brandingowe są w sposób szczegółowy poruszane w innych dokumentach, które no już są jakby dedykowane pod ten temat. Czyli na przykład taki dokument Marka Polska Koncepcja, prawda? To jest jeden z kluczowych dokumentów. Tutaj się zwraca uwagę na dyplomację publiczną, na eksport, turystykę, inwestycje zagraniczne, naukę i kulturę. Jednym z takich zasadniczych, jedną z zasadniczych tez tego dokumentu jest to, żeby odejść od wizerunku no name, jak piszą autorzy, i skupić się na osiągnięciach, a nie cechach narodowych, prawda? Mówi się tam też o tym, że należy stworzyć warstwę marketingową, czyli slogan i logotyp Polski. Czyli to jest takie podejście, można powiedzieć, bardzo produktowe, no ale ono jednakowoż sprawdza się w tej globalnej grze i takie elementy po prostu powinny być wypracowane. Zwraca się uwagę na monitoring zaplanowanych strategii, a także na jej ewaluację. Czyli znowu elementy bardzo potrzebne. W tym dokumencie mówi się o tym, że taka ewaluacja powinna mieć miejsce co 3 lata i ewentualnie, jeżeli jakieś elementy nie funkcjonują, no to po prostu powinniśmy je zmodyfikować, dostosować i tak dalej. Kolejnym dokumentem o charakterze strategicznym to jest marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. To jest dokument wypracowany przez Polską Organizację Turystyczną, czyli taką instytucję no, dedykowaną czy odpowiedzialną właśnie za promocję turystyki, ale przy okazji też promocję Polski oczywiście. Tu się zwraca uwagę na no, turystykę jako produkt marketingowy. Mówi się w tym dokumencie o tym, żeby postawić na markę miast, a nie na markę kraju. Taka dyrektywa jest oparta na badaniach, które wskazywałyby, że przyjeżdżający do Polski no, formułują zdanie, że oni przyjeżdżają do konkretnego
miasta, prawda, Krakowa czy Warszawy, a nie po prostu do Polski. W związku z tym no, na tej podstawie wypracowano taką wytyczną, żeby postawić na markę miast, a nie kraju, ale to nie znaczy, i to pragnę podkreślić, że tutaj ta marka danego kraju miała być niewidoczna. Ona oczywiście cały czas w tle powinna występować. Dalej mamy strategię Ministerstwa Spraw Zagranicznych na lata 2017-2021. I tutaj znowu możemy dokonać podziału na kwestie promocji gospodarki, nauki, turystyki i kultury. Gospodarkę głównie trzeba promować poprzez budowę nowego systemu promocji polskiej gospodarki, tak to sobie autorzy wyobrażają. Naukę poprzez stworzenie skutecznej dyplomacji naukowej, wykorzystanie badań naukowych w budowaniu relacji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań w tym obszarze ścisłym, które jakby podlegają większej internacjonalizacji. Można powiedzieć, że tym językiem nauki ścisłej jest język angielski i tutaj rzeczywiście można i powinno się pracować też w takim aspekcie dyplomacji naukowej. No, mamy element turystyki, czyli po prostu działania na rzecz zwiększenia promocji innowacyjnych produktów turystycznych, no, a także kultury. W taki sposób pracować nad tymi elementami kulturalnymi czy kulturowymi, aby przełożyć najważniejsze treści dotyczące historii i kultury Polski na język współczesności, powszechnie zrozumiały wśród odbiorców z różnych kręgów cywilizacyjnych. Tutaj można powiedzieć, że często jest taki błąd poznawczy, gdzie wydaje nam się, że sposób, w jaki my postrzegamy dany fenomen, dane zjawisko albo to, co my sami wiemy, no to inni wiedzą być może w podobnym stopniu albo postrzegają tak samo. Otóż im częściej się rozmawia z ludźmi z innych krajów, już nie mówię o innych kręgach cywilizacyjnych, tym bardziej dochodzi się do wniosku, że tak po prostu nie jest. I to, co my traktujemy za oczywistą oczywistość, no po prostu takie nie jest. I miejscami trzeba mówić o sprawach elementarnych, a dopiero potem niuansować przekaz. Ci wszyscy, którzy by chcieli niuansować przekaz bez powiedzenia o pewnej podstawie, no powodują, że niestety może dojść do zaburzenia odbioru i że no Polska będzie postrzegana nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby była. Także to jest taki ważny element uzupełniający tę kwestię. Poza tym mamy jeszcze jeden, a w zasadzie jeszcze dwa dokumenty strategiczne. Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027. I tutaj znowu dokonano podziału na kwestie gospodarki, nauki, innowacyjności, kultury, turystyki, ale także bezpieczeństwa. Zwraca się uwagę na kwestie zapobiegania dezinformacji. Jak to zapobieganie dezinformacji miałoby wyglądać według autorów? No między innymi w taki sposób, żeby zapraszać do Polski influencerów tak zwanych, czy organizować różnego rodzaju wizyty studyjne, które miałyby pokazywać tym ludziom, którzy no, mają przełożenie na opinię publiczną, są opiniotwórczy, działają poprzez kanały internetowe czy poprzez media tradycyjne, że tutaj w Polsce jest no, stosunkowo przyjaźnie, że Polacy są tolerancyjnym narodem, że jesteśmy kreatywni i pracowici. I rzeczywiście można to sprawnie realizować poprzez szereg wizyt studyjnych dla kręgów opiniotwórczych, które to kręgi później w taki sposób no właśnie jakby rozpraszają tę informację u swoich odbiorców w krajach, w których pracują. Także to jest ten element, na który się zwraca uwagę. No i mamy jeszcze program, który zaklasyfikowaliśmy też do jednego z najistotniejszych, jeśli chodzi o programowanie strategii w zakresie brandingu Polski. To znaczy program wieloletni Niepodległa na lata 2017-2021.
Ten program jest w całości dedykowany kwestiom kultury. Zwraca się uwagę na zbudowanie środkowoeuropejskiej przestrzeni wspólnej w zakresie kultury i dziedzictwa, kształtowanie opartego na wartościach wizerunku kultury polskiej w wybranych państwach świata. W ramach tego programu mówi się o bardzo wielu różnych inicjatywach, projektach, wydarzeniach, które dzieją się w różnych miejscach na świecie, nie tylko w Europie, ale też na innych kontynentach. No i tutaj na pewno mamy się czym pochwalić, głównie przez nasze sukcesy, jeśli chodzi o muzykę, rozpoznawalność w ogóle Polski przez pryzmat Chopina, chociażby konkursów chopinowskich i tak dalej. Także to są te sześć dokumentów strategicznych i tak wygląda branding państwa w praktyce. Przepraszam bardzo, w teorii. A jak wygląda w praktyce, no to już jest inny temat, którego dzisiaj pewnie poruszać nie będziemy. Dobrze. Może teraz coś więcej na temat strategii naszego odpowiedzialnego rozwoju, bo to jest dość ciekawy dokument, który zwrócił moją szczególną uwagę. Chciałbym coś więcej dowiedzieć się na ten temat. Może tutaj pan Bartosz. Jasne. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju została przyjęta w roku 2017 i w swoim założeniu jest to taki dokument okresowy wydawany przez ministerstwo odpowiedzialne za sferę gospodarki. W tym przypadku było to Ministerstwo Rozwoju, którym w tamtym okresie kierował obecny premier Mateusz Morawiecki. Ta strategia jest wyznaczona do roku 2020, więc z taką wizją do 2030 można się spodziewać, że ten dokument doczeka się niedługo jakiejś aktualizacji. Jest on takim dokumentem przewodnim, wokół którego można prowadzić szereg reform gospodarczych, ale nie tylko. Pięć filarów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju to po pierwsze reindustrializacja, czyli wspieranie gałęzi gospodarki, które są strategiczne, istotne, oraz rozwijanie tych nowych, innowacyjnych. Drugi to jest rozwój innowacyjnych firm, czyli zejście poziom niżej, tworzenie przyjaznego otoczenia i takich systemów wsparcia dla innowacyjnych przedsięwzięć. Kolejny filar to jest kapitał dla rozwoju, czyli jakby stymulowanie tego, żeby w polskiej gospodarce był odpowiednie fundusze na rozwój. Kolejny punkt to jest ekspansja zagraniczna i z perspektywy naszego raportu był to bardzo istotny podpunkt, czyli budowanie narzędzi wspierających eksport, inwestycje zagraniczne polskich firm, promowanie polskich marek. To jest coś, co dosyć dokładnie opisaliśmy w naszym raporcie. Zachęcamy do zapoznania się z nim. I ostatnim filarem jest rozwój społeczny i regionalny, czyli między innymi reforma szkolnictwa zawodowego, aktywizacja obszarów wiejskich i małych miast w procesy rozwojowe. Więc w tych pięciu filarach dokonano szeregu reform. Jej takim, myślę, flagowym projektem jest powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju.
poszczególne agendy, które wchodzą w Polski Fundusz Rozwoju, zostały też ujęte w naszym raporcie, ponieważ mają one zadania bezpośrednio związane z promocją polskiej gospodarki za granicą. No ale to jest nie tylko Polski Fundusz Rozwoju, to jest to cały szereg inicjatyw, które no, z perspektywy brandingu Polski mają pozytywny efekt i budują polską gospodarkę, budują zaufanie zagranicznych przedsiębiorców, stwarzają im nowe szanse. Oczywiście rankingi typu Doing Business czy rankingi inwestycyjne to jest bardziej takie narzędzie pomocnicze, ale w wielu tych rankingach Polska zajmuje wysokie miejsce i jest wskazywane jako obszar atrakcyjny do inwestycji. Szczególnie teraz w dobie COVID-u możemy spodziewać się przyspieszenia zjawiska reshoringu, czyli skracania łańcuchów dostaw, przenoszenia produkcji bliżej rynków zbytu. I w jednym z takich najbardziej renomowanych rankingów czy instytucji, czyli FDI Intelligence, jest to taki część Financial Times poświęcona inwestycjom zagranicznym. Polska jest wskazywana jako jedno z miejsc, które może być najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Więc strategia odpowiedzialnego rozwoju i wszystko, co jest z nią związane, te wszystkie projekty, można ocenić pozytywnie w kontekście brandingu. Zostało już troszeczkę wspomniane o narzędziach i programach, które budują polską markę, jednakże no, prosiłbym o jakieś takie jeszcze troszeczkę większe uzupełnienie tego zagadnienia. Dobrze, właśnie, to panie redaktorze, tak się ośmielę zwrócić. Rzeczywiście po to, żeby jakoś sobie wszystko uporządkować i mieć jakiś taki obraz, powiedzmy, z lotu ptaka, my przygotowaliśmy w naszym raporcie taką mapkę, która naszym zdaniem w sposób czytelny ilustruje to, jak państwo polskie działa na rzecz brandingu, prawda? Podzieliliśmy, zgodnie zresztą z heksagonem, który prezentujemy, zgodnie z tym modelem, mamy obszary turystyka, nauka, innowacyjność, kultura, eksport i inwestycje, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i do każdego z tych obszarów dopasowujemy instytucje, które odpowiadają za no, realizowanie konkretnych elementów, prawda, i promowanie w tych konkretnych obszarach. I no, na przykład jeśli chodzi o promocję kultury, no to tutaj mamy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przede wszystkim. Pod Ministerstwo Kultury podlega szereg instytucji, których celami jest właśnie promocja Polski za granicą, chociażby Instytut Książki, Instytut Adama Mickiewicza, stosunkowo niedawno powołany Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, też niedawno powołany Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, czyli w skrócie Instytut Pileckiego, który zresztą ma swoją filię w Niemczech. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. Tych instytucji jest bardzo wiele i tu chciałem zwrócić szczególną uwagę, jak wiele instytucji zostało w ostatnich latach powołanych właśnie do tego, żeby Polskę na świecie promować. Bo no chociażby Instytut Pileckiego promuje Polskę poprzez postać Witolda Pileckiego, prawda? To są elementy bardzo ważne.
i budowanie tych instytucji czy sieci instytucji to jest element no, fundamentalny i strategiczny i przez ostatnich kilka lat pan z inicjatywy pana premiera Glińskiego te instytucje zostały powołane i to należy zdecydowanie podkreślić wagę tego. W aspekcie kulturalnym działa też Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez swoje instytuty polskie, czyli 25 placówek działających w 23 krajach na świecie, wzmacniających dwustronne stosunki kulturalne. To też bardzo, bardzo ważny element i tutaj też się wiele w tym aspekcie dzieje. Jeśli chodzi o turystykę, no to mamy Polską Organizację Turystyczną, Regionalne Ośrodki Turystyczne, Lokalne Ośrodki Turystyczne, działania na poziomie administracji samorządowej. Kiedyś, jak wiadomo, Ministerstwo Sportu było ministerstwem odrębnym, funkcjonuje w ramach Ministerstwa Kultury. Tutaj też jest bardzo dużo elementów, które, czy instytucji, które mają działać na rzecz promocji Polski za granicą. W zakresie eksportu inwestycji to są spółki Skarbu Państwa, to jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, to jest Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Rozwoju przede wszystkim, Polski Fundusz Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych również. Tutaj Polski Fundusz Rozwoju znowu ma pewne agencje, czyli Polska Agencja Inwestycji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. To całość tych instytucji składa się na pewien mechanizm, który funkcjonuje po to, żeby Polskę promować. Zachęcam do przeczytania całego raportu, ale głównie, żeby sobie usystematyzować tę wiedzę, którą teraz przekazujemy, no bo to jest cała wielość, mozaika różnych elementów, wzajemnie ze sobą współgrających, czasem lepiej, czasem gorzej. I mamy wrażenie, że to w sposób czytelny tutaj pokazujemy. Dobrze, tutaj była mowa o takim instytucjonalnym wymiarze tego brandingu, a jak wygląda to w formie takim niezinstytucjonalizowanym? Czy to jakieś konkretne osoby, czy jakieś instytucje, jakieś organizacje pozarządowe? Jak to wygląda? Tak, bardzo, bardzo słusznie pan zauważył, że branding jest tworzony nie tylko przez te organy oficjalne, które mają jakąś agendę, ale także przez podmioty niezależne, prywatne. I tutaj możemy wskazać, że one mogą wpływać na branding państwa trochę w sposób niezależny od tych agend oficjalnych, więc przedsiębiorstwa najpierw stawiają sobie za cel maksymalizację swoich korzyści, a to, że zyska przy okazji na tym branding Polski, no to jest na plus. W przypadku sfery kultury jest tak samo, jeżeli artysta osiąga sukces międzynarodowy, no to jako on, a to, że przy okazji może promować dane państwo, to jest jakaś wartość dodana. Te prywatne podmioty mogą czynić to bardziej świadomie, mniej świadomie. Takim pozytywnym przykładem jest na przykład Marcin Gortat, który organizuje Polską Noc MBA. Jest to bardzo duże wydarzenie. Marcin Gortat jest znaną postacią w świecie amerykańskiego sportu i to jest coś, na czym możemy budować. Mogą być też przykłady takie, które są mniej związane z agendą państwa lub
wręcz mogą być w kontrze do tego, jakie są główne cele i założenia, więc to trzeba uwzględniać przy tworzeniu strategii, że jest cały obszar, na który nie ma się do końca wpływu. Tutaj też czytając raport, moją uwagę zwróciło zagadnienie związane z eksportem i inwestycjami. Tu też była mowa o instytucjach państwowych, o agendzie poszczególnych ministerstw, o agendzie poszczególnych osób. A może coś w kontekście polskiego biznesu, polskich firm? Jasne. Polskie firmy, można wyróżnić takie kategorie, w których polskie firmy radzą sobie dobrze na zagranicznych rynkach. Czy to jest eksport mebli, czy to jest eksport kosmetyków. Jest szereg obszarów, gdzie polskie firmy odnoszą sukcesy. Jednak zasadnicza część polskiego eksportu to są dobra w ramach takich łańcuchów dostaw, gdzie nie jesteśmy eksporterem ostatecznego produktu, lecz bardziej poddostawcą. Ciężko więc na czymś takim budować jasnej strategii komunikacyjnej w momencie, kiedy to nie jest produkt, który trafia do finalnego odbiorcy, ale na rynku pracy Polacy są uważani za bardzo wartościowych pracowników. Polskie produkty też są cenione na świecie. Są też często bardzo innowacyjne, więc tutaj trzeba by przechodzić przykład po przykładzie, ale jak najbardziej mamy tutaj czym się pochwalić. Są też takie marki czempiony jak Orlen, który staje się powoli liderem w całym regionie. Ten case jest opisany przez nas w raporcie w sekcji poświęconej rekomendacjom, więc jakby konkluzja i zdanie podsumowujące może być takie, że jesteśmy średnią gospodarką, która się szybko rozwija, mamy obszary, które są dobrą bazą do tego, żeby na nich budować branding. Dziękuję. Będziemy właśnie przechodzić, zmierzać ku końcowi. Widzę, że zagadnienia są bardzo tutaj w sposób wyczerpujący przedstawione bowiem pytań nie ma. Więc tutaj myślę, że tak tytułem zakończenia zapytam pana Marcina, jakie rekomendacje dla Polski proponują państwo w swoim raporcie? Co jest ok, co należy zmienić, jak to będzie wyglądać w przyszłości według panów? Daję głos. Więc my rekomendacje podzieliliśmy zgodnie z tym zasadniczym podziałem, którego się trzymamy. No i mamy rekomendacje w zakresie eksportu i inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nauki, innowacyjności, turystyki, a także kultury. Idąc po kolei, eksport i inwestycje. Nasze rekomendacje to długofalowe wspieranie polskich firm czempionów, które mogą oferować za granicą wysokiej jakości produkty i usługi, budując wizerunek Polski jako państwa posiadającego silną gospodarkę i własne innowacyjne rozwiązania. Do każdej z rekomendacji przyszeregowaliśmy case study, które obrazuje to, o czym mówimy. No i tutaj chociażby, zresztą Bartosz już o tym wspominał, czyli koncern paliwowy Orlen. No to jest jedna z najbardziej wartościowych polskich marek,
zaraz obok CD Projektu, który jak wiemy teraz ma pewne kłopoty. No i no tutaj chociażby Orlen zainwestował, można powiedzieć, w Roberta Kubicę i jakby w jego wizerunek. To są te elementy, które między innymi są, to jest to sprzężenie między właśnie rozpoznawalnymi Polakami w świecie, którzy budzą pozytywne emocje, a polskimi firmami czy spółkami Skarbu Państwa. To jest bardzo takie działanie, które no, przynosi określone synergie i jest bardzo pożądane. Dalej, tworzenie programów promujących konkretne typy produktów i usług, których jakość może być atrakcyjna poza granicami Polski. Pozwala to na skuteczniejsze konkurowanie na zagranicznych rynkach. Oczywiście rozwijanie projektów infrastrukturalnych, dróg, kolei, lotnisk, to zwiększa mobilność, która się z kolei przekłada na liczby przyjezdnych i tak dalej. No tutaj chociażby centralny port komunikacyjny, to nie jest oczywiście nasza rekomendacja, bo to się dzieje, natomiast no uważamy, że jest to rzecz niezmiernie ważna i która będzie miała przełożenie ostatecznie na zwiększenie konkurencyjności Polski w świecie i lepszą rozpoznawalność, to się przełoży po prostu później na pieniądze. W zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce nasze rekomendacje to budowanie wizerunku gospodarki atrakcyjnej dla inwestorów zagranicznych, na przykład poprzez projekty Public-Private Partnership, tak, partnerstwa publiczno-prywatne. Są one atrakcyjne dla inwestorów ze względu na obecność publicznego partnera, no, który niejako uwierzytelnia tę całość, wpływa na stabilność projektu, zabezpiecza, no, daje poczucie bezpieczeństwa realizacji projektu u inwestorów. Ciekawą rzeczą są pakiety informacyjne na polskich lotniskach w formie darmowych broszur, to znaczy uważamy, że taki element powinien się znaleźć na właśnie w miejscach, które są licznie odwiedzane, które są takimi punktami węzłowymi, w których jest wiele osób z zagranicy, tak? Czyli pakiety informacyjne na polskich lotniskach w formie darmowych broszur zawierających aktualne dane o gospodarce i możliwościach inwestycyjnych. No tutaj chociażby case study to jest przykład Kazachstan, który na swoim międzynarodowym lotnisku w Nur-Sultanie udostępnia broszury Doing Business in Kazakhstan. Te broszury zostały przygotowane przez prywatną kancelarię prawną. Są formą promocji usług samej kancelarii, ale zawierają także kompleksowe informacje na temat systemu prawnego oraz zasad funkcjonowania FDI w Kazachstanie. Także jest to rzecz, którą uważamy, że można w sposób stosunkowo szybki i prosty przeszczepić na polski grunt i ona mogłaby się sprawdzić. W zakresie nauki i innowacyjności, no tutaj budowanie sieci powiązań z liderami świata nauki i innowacji, zwiększenie internacjonalizacji polskiej nauki poprzez współpracę głównie w zakresie nauk ścisłych, no to jest po części to, co już wcześniej powiedziałem. Na świecie funkcjonuje to chociażby w Szwajcarii, mamy program pod nazwą SwissNext. W ramach programu stworzono sieć oddziałów SwissNext, między innymi w Bostonie, w San Francisco, w Szanghaju, Bangalore, Rio de Janeiro. I stanowią one kanał promocji nauki i innowacji Szwajcarii oraz łączenia nauki z biznesem. Oczywiście inną sprawą są możliwości, na jakie może sobie pozwolić Szwajcaria, na co możemy sobie pozwolić my, jako Polacy. No natomiast na pewno jest to przykład, z którego warto skorzystać i w jakimś sensie być może się na tym wzorować. Turystyka to chociażby organizacja imprez masowych, na przykład o charakterze sportowym. No tutaj mamy bardzo dobry przykład tego, co się wydarzyło w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku, czyli Euro. Proszę tutaj zauważyć, że w związku z euro w następnych latach napływ turystów do Polski zwiększył się o 500 000 rocznie. Także jest to zauważalny napływ. W jakim
zakresie on był związany bezpośrednio z euro, no to trudno zbadać, no natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że euro mogło mieć tu korzystny wpływ. Także oczywiście zabieganie o to, żeby takie imprezy masowe, sportowe się odbywały. Zresztą to jest robione, bo to też nie jest takie proste, ale to jest absolutnie element istotny. A także zabieganie o współpracę z podmiotami prywatnymi, które mogłyby na terenie kraju, w tym wypadku Polski, zorganizować różnego rodzaju unikatowe eventy. No chociażby tutaj podajemy w naszym raporcie przykład Huskar, czyli terenu na południowej, terenu, te, przepraszam, terenu południowej Hiszpanii, który w 2011 roku no, zaczął być bardzo popularny, mimo tego, że sam ma tylko 200 mieszkańców, a to dlatego, że firma Sony Pictures wybrało Huskar właśnie, by zorganizować tam premierę filmu Smurfy 3D, prawda? I w wyniku takiej działalności do tego regionu napływa rocznie 80 tysięcy osób. I przypominam, że liczba ludności to jest 200 osób, prawda? Więc no tutaj można powiedzieć, że bezpośrednim takim tą zachętą są właśnie Smurfy, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak jest. Więc powinniśmy oczywiście też zabiegać, może nie konkretnie o Smurfy, no ale jakieś wydarzenia unikatowe, eventy, które można by było z dużymi partnerami prywatnymi zorganizować i które spowodowałyby, czy byłyby takim bezpośrednim no, elementem, który wpłynąłby na zwiększenie napływu osób. A jeśli chodzi o kulturę, to i to jest element ważny też w kontekście pandemii koronawirusa, która niejako przyspieszyła te procesy, czyli digitalizacja zbiorów muzealnych i galeryjnych, promocja polskiej kultury online. Świetnym tutaj przykładem jest i taką dobrą praktyką jest działanie Wielkiej Brytanii, która chociażby streamuje, czy instytucje konkretne streamują swoje spektakle, wydarzenia, chociażby Royal Opera House czy The National Theatre. Możemy oglądać te spektakle, te wydarzenia za pośrednictwem platformy internetowej. Wielka Brytania współpracuje także z Google Cultural Institute, który digitalizuje zbiory muzealne. Dzięki takiemu partnerstwu, dzięki takiej działalności możemy eksplorować przez internet ponad 4,5 tysiąca najcenniejszych obiektów British Museum. Także tutaj Wielka Brytania jest na pewno wzorem do naśladowania. No oczywiście ich zbiory muzealne, galeryjne są bez porównania większe niż polskie, no natomiast warto oczywiście z tego czerpać. I jeszcze jeden element, to znaczy w taki bardziej intensywny sposób zagospodarowywać wybitnych polskich twórców, organizować festiwale ich imienia. No chociażby w przyszłym roku mamy rok Stanisława Lema, także tutaj jest też, myślę, no duże pole do popisu i należałoby po prostu z odpowiednim rozmachem tych Polaków, wybitnych Polaków, którzy są znani na całym świecie, eksponować, a dzięki temu po prostu eksponować Polskę i zachęcać do tego, żeby no właśnie tutaj nas ludzie z zagranicy odwiedzali i tym samym przekonali się, że w Polsce jest bardzo sympatycznie. Dziękuję. Czy pan Bartosz chce coś uzupełnić, czy postawimy tutaj już całkowitą kropkę? Myślę, że Marcin wyczerpał temat. Oczywiście te rekomendacje i przykłady, które są w naszym raporcie, one są tylko jakby tymi, które zauważamy za takie, które jeszcze nie są odpowiednio ukierunkowane. Jest też szereg innych działań, które są już podejmowane i one
także są skuteczne, a te, które przedstawiliśmy, to są takie działania, które można jeszcze dołożyć do obecnej puli, więc to jest tak duży wachlarz możliwości na wielu poziomach, w wielu obszarach, że praktycznie tylko zasoby i kreatywność są jedynymi ograniczeniami. W tym miejscu postawimy kropkę. Dzisiejsza rozmowa była dokonana w sposób wyczerpujący, bez pytań. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do śledzenia nas w mediach społecznościowych, na profilu na Facebooku, Twitterze, a także na naszej stronie internetowej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Fundacja Jagiellońska. Zachęcam także bardzo serdecznie wszystkich Państwa do zapoznania się z raportem autorstwa tutaj właśnie moich dzisiejszych prelegentów, pana Bartosza Wielgo i pana Marcina Pasierbskiego, dotyczący brandingu Polski na stronie Instytutu Nowej Europy. Także ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Życzę udanej nocy i wesołych świąt, bo zobaczymy się dopiero po świętach. Także dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.